pani poseł, a zdrowa i etyczna była sytuacja, którą banki nam, klientom, serwowały. Przecież dowolność wysokości spreadów, tak? To była etyczna, to było etyczne zachowanie banków? Absolutnie, nie, nie. Oczywiście, to jest zupełnie inna kwestia. Ale jest, nie, ale to jest kwestia naszych relacji, bank i oczywiście, my, że prawda, tak. Obywatele, oczywiście, nie. Tu jest ich klienci. Granie banków na swoje zyski, no właśnie. Maksymalizacja tych zysków w pewnym okresie, bo banki też już dzisiaj zrewidowały trochę swoją politykę. Nie, chyba nie zrewidowały, bo ciągle nas straszą, że podatek bankowy obciąży nas, klientów. Ale już nas obciążył. Dawno obciążył, bo my mamy jedne z najwyższych w Europie kosztów utrzymania kont bankowych i operacji bankowych. One i tak mocno spadły w ostatnich latach przez pojawienie się dodatkowej konkurencji na rynku bankowym, bo każdy kolejny bank, który wchodził i rozwijał organicznie swoje struktury, zmuszał pozostałe banki do obniżania tych kosztów, więc jakby ten postęp, który widzieliśmy w ostatnich latach akurat na rynku bankowym, szedł w kierunku obniżania kosztów, a nie wzrostu. I do pewnego momentu mieliśmy permanentny spadek kosztów obsługi bankowej, do tego momentu, że doszliśmy do momentu, w którym dla klientów indywidualnych przynajmniej, czyli to, co jakby powszechnie Polaka interesuje najbardziej, bo firmy to sobie zawsze poradzą, konta były w większości dostępne za darmo, zwłaszcza internetowe, przelewy w tych kontach internetowych, zwłaszcza, bo to jest najtańsza obsługa dla banków, także były za darmo, dostawaliśmy za darmo karty kredytowe, dostawaliśmy za darmo obsługę w bankomatach. Tutaj pohamowała pani długą listę, bo sama jestem też klientem banku, jednego z zagranicznych banków, tak, i wiem, jak mam dwa konta, jedno w Niemczech, jedno w Polsce i one zupełnie, i mamy zupełnie inne koszty utrzymania i inne koszty operacji bankowych. Czy nie wiem dokładnie, bo tu oczywiście trzeba by było sięgnąć do oferty poszczególnych banków, bo banki, czy jedno, co jeszcze wciąż nie zawsze w Polsce jest fajne w obsłudze bankowej, to że nie premiuje się tutaj klientów za lojalność. Bardziej korzysta ten klient, który skoczy gdzieś z banku do banku, zmieni swoje konto i zyska na tym często więcej niż ten klient, który jest lojalny, wierny i przez lata współpracuje z danym. Znaczy banki nie mają oferty dla takich, nie dbają często o takich klientów. I się zgadzam, znaczy wiele w polityce bankowej jest do poprawy. Ja absolutnie nie mówię tu spready do likwidacji, stopy procentowe, na których banki potrafią też zarabiać zupełnie bez takiej wiedzy i rzetelności. Ale to nie znaczy, że teraz mamy poprzez banki rozkładać polską gospodarkę. Ja tutaj się bym chyba z panią nie zgodziła, bo prezes Narodowego Banku Polskiego mówi, że za 2015 rok średni, powiedzmy, dochód banku wynosił, a było podobno teraz gorzej niż wcześniej, 12 miliardów złotych. To dlaczego trzeba podzielić się? Nie, łącznie sektor zarobił za 2015, jeszcze nie znam danych. 2014. Za 2014 to jest, tak, sektor za 2014 zarobił łącznie 16 miliardów. W tym roku będzie to już mniej, ale i tutaj też zresztą przy okazji ustawy o podatku bankowym alarmowała Komisja Nadzoru Finansowego, że generalizowanie branży jest złe. Ponieważ w tej branży mamy banki o bardzo wysokiej rentowności i banki, które mamy 7 banków, i to są dane bezpośrednio z KNF-u, które gdzieś tam też można potwierdzić sobie. 7 banków, które dziś mają poziom zysków na poziomie podatku bankowego. Czyli szacuje się, że te banki, jeżeli nie przełożą tego podatku bankowego na klientów, wejdą w stratę albo będą generować zysk blisko zera. Ale ci, którzy udzielali kredytów we frankach, a to były tylko pozorne kredyty we frankach, bo ja byłam akurat takim kredytobiorcą i to de facto były pieniądze w złotówkach, to banki na tym kursie z dnia na dzień potrafiły fortuny zbijać. To dzisiaj... Znaczy fortuny może nie, ale ten spread tak zwany, czyli różnica, potrafiła wynosić kilkanaście groszy i w zależności od wielkości kredytu. Takie kilkanaście groszy, że to potrafi dać sporą kwotę. Ja się z panią zgadzam. Ja nie mówię, że banki są aniołami, tylko ja mówię, jakby cały czas podkreślam. Ale dlaczego państwo tak nie bronią nas? Nie bronimy, my nie bronimy banków. Polaków, proszę tylko tego nie mówić. Proszę nie kłamać praktycznie. Nie kłamie. Mówię, bo państwa stanowisko jest takie, było takie, bo ten podatek bankowy będzie, ale państwo się sprzeciwiali temu podatkowi. Ale to z dwóch względów.
dwóch względów, o których cały czas mówię. Po pierwsze dlatego, że ten podatek jest już nałożony na klientów i niezależnie od tego, bo tam minister Szałamacha mówił, że mamy polskie banki, które jakby poprzez konkurencję, tak. Nie, poprzez konkurencję nie pozwolą podwyższać cen i tak dalej. Polskie banki właśnie wczoraj, największy polski bank, jakby się tak uprzeć, wczoraj zmienił swoją tabelę opłat i prowizji, podnosząc drastycznie niektóre ceny. Operacje, tak? Tak, ceny za niektóre operacje. Więc jakby podatek bankowy we wszystkich praktycznie bankach odbił się już na cenach usług dla klientów. Odbił się właśnie na cenach kredytów konsumpcyjnych, odbił się na kartach płatniczych, na obsłudze bankomatów, na takich operacjach. Ale pani poseł, przekładając na język Polaka, tak jak mówiliśmy, to jak się podnosiło. Było mówienie przez PiS, że podatek nie wyląduje w kieszeni Polaków. Właśnie wylądował, bo jakby Polacy w droższych opłatach zapłacą ten podatek. Jedna rzecz, dlaczego mówiliśmy, że nie? My powiedzieliśmy, że możemy poprzeć podatek, ale w innym kształcie. A drugi powód, dla którego myśmy nie chcieli, żeby ten podatek był wprowadzony, to właśnie jego skutki dla gospodarki. Dlatego, że 7 banków dziś straci w ogóle zyski, i teraz, jeżeli nie przełożą tego, straci zyski całkowicie i wejdzie albo w stratę, albo będzie blisko zera, bo ich nie. To jest bardzo proste do przeliczenia. Wystarczy sobie wziąć aktywa tych banków, przemnożyć razy podatek i to wychodzi blisko zysków generowanych rokrocznie. Są banki, które mają 200 milionów zysków i 200 milionów podatków zapłacą. Ja mogę pani taką, tak, ale się uśmiecha, nie wierząco. Pani poseł, ja tak, uśmiecham się niedowierzając, ponieważ jeżeli my przedsiębiorcę będziemy obserwowali na przestrzeni kilku lat i on będzie miał przychody ogromne i w pewnym momencie ma trochę słabsze, to my go nie dofinansowujemy ekstra. Banki naprawdę nie są biedne, banki naprawdę na nas klientach nie tracą. Dobrze, i teraz tak, jeżeli jakby do takiej grupy banków należy bank, za którym stoi silna grupa finansowa, która transferuje trochę zysków, na przykład poprzez cenę pieniądza pożyczanego temu bankowi tu w Polsce przez matkę z zagranicy, biedę. Ona będzie musiała zrezygnować faktycznie z części swoich zysków. Tak. Gorzej, jeżeli jest to bank, za którym stoi słaba grupa międzynarodowa, która nie jest w stanie go wspierać zbytnio już jakby swoim kapitałem i zmniejszając jakieś tam, poprawiając jakieś rozliczenia wewnętrzne, bądź jeżeli jakby ten bank w ogóle nie ma jakiejś tam grupy kapitałowej ze sobą, tylko jest to bank raczej bardziej lokalnie osadzony. Lokalnie, ale oczywiście w strukturze makro. I w tym momencie zaczyna się problem, bo ten bank, jeżeli jakoś drastycznie nie poprawi swojej rentowności, to będzie próbował się sprzedać, biorąc pod uwagę, że już mu podatek zje zyski, a do tego dołożymy do rozwiązania problem frankowiczów, to ten bank może wejść w problemy strukturalne. I w tym momencie będzie tylko możliwość sprzedania go, wchłonięcia gdzieś w kraju, może budżet będzie musiał takiemu bankowi pomóc wsparciem, repolonizacją taką silną. No tutaj posłowie PiS-u się cieszą, że padające banki zostaną przynajmniej za pół ceny zrepolonizowane. No świetnie, tylko że jeżeli będziemy tak repolonizować banki, że najpierw będziemy doprowadzać do ich problemów finansowych, to będzie naprawdę ogromny koszt dla gospodarki. Ale chyba nie to było celem rządu. Ale dziś takie głosy słyszę i to jakby to są głosy posłów PiS, którzy pracują w Komisji Finansów Publicznych i którzy jakby śmiało, i ja zresztą dzisiaj w debacie budżetowej poruszałam ten problem, ostatnio na komisji poruszałam ten problem i ci posłowie poświęcili, tak, najwyżej je zrepolonizujemy, wprowadzimy tam swój kapitał za połowę ceny. Nie, naprawdę nie da się tak rządzić gospodarką.